Rafał Koczyk, witam serdecznie widzów Kroniki. Na naszej antenie czas na serwis sportowy. W tym wydaniu siatkówka, halowa piłka nożna, pływanie i tenis stołowy. Zaczynamy od siatkówki. Enea KKS Kozienice podejmował ostatnio Moz Wola Tramwaje Warszawskie. W dwóch poprzednich sezonach siatkarze ze stolicy wygrywali w Kozienicach. Tym razem zespół Marka Grzelczaka i Michała Kality spakował rywali w trzech setach. Trzeci kolejny mecz na własnym parkiecie rozegrali siatkarze Enei KKS-u Kozienice. W sobotę 25 listopada w 9 kolejce ich przeciwnikiem był Moz Wola Tramwaje Warszawskie. Kibice zgromadzeni w kozienickiej hali oglądali starcie czwartej i piątej drużyny drugiej ligi. W tym wypadku trudno było wskazać faworyta. Możliwy był każdy scenariusz i żaden wynik nie byłby wielką niespodzianką. Historia rywalizacji przemawiała za Mosem. W trzech z czterech spotkań górą był stołeczny zespół. Trenerzy Marek Grzelczak i Michał Kalita nie zmienili wyjściowego składu. KKS zaczął tak jak w poprzednim meczu. Rozgrywający Wojciech Ranecki, atakujący Antoni Sokołowski, środkowi Maciej Kałasz i Michał Trąbka, przyjmujący Daniel Ostrowski i Jakub Baranowski, na libero Robert Głogowski. Zdecydowanie lepiej w spotkanie weszli goście. Siatkarze Mosu dobrze zagrywali i nie popełniali zbyt wielu błędów. W pierwszych akcjach KKS-u było za to sporo niedokładności. Na plus wyglądał tylko blok. Dwukrotnie został zatrzymany Piotr Skałbania, atakujący po trzech sezonach w Kozienicach, teraz broni barw Mosu. Byli koledzy z parkietu dobrze czytali jego grę i nie stosowali taryfy ulgowej. To jednak było zdecydowanie za mało. KKS grał źle, a wynik szybko się rozjechał. Trener Grzelczak w porę znalazł receptę. Przy prowadzeniu gości 15-9 szkoleniowiec zrobił podwójną zmianę. Raneckiego i Sokołowskiego zastąpili Dominik Kiernos i Adam Ostrowski. Po kilku akcjach na środku w miejsce Trąbki pojawił się także Bartłomiej Koryciński. Trener ze zmianami trafił perfekcyjnie. Adam Ostrowski miał 100% skuteczność w ataku. Kiernos dobrze rozdzielał piłki, a Koryciński świetnie dyrygował blokiem. KKS zaczął odrabiać 6-punktową stratę. Choć w przekroju całej partii lepiej zagrywali goście, w kluczowych momentach to siatkarze KKS-u posłali dwa asy serwisowe. Najpierw Daniel Ostrowski, a po kilku chwilach Maciej Kałasz zaskoczyli rywali zagrywką i było po 20. Wyrównaną końcówkę lepiej wytrzymali gospodarze. Przy pierwszej piłce setowej w aut zaatakował Grzegorz Pacholczak. Drugą część seta KKS wygrał 16-8 i w partii otwarcia triumfował do 23. Kolejną odsłonę gospodarze zaczęli takim samym składem. To był bardzo wyrównany set. Prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie, lecz nigdy nie było wyższe niż 2 punkty. Jedni drudzy psuli sporo zagrywek. Mos oddał 7 punktów, gospodarze o 2 mniej. Losy tej partii także rozstrzygnęły się w dwóch akcjach od stanu po 23. Na zagrywkę wszedł Michał Koryciński. Kolejna trafiona zmiana trenerów KKS-u. Przyjmujący posłał dwie dobre piłki. Najpierw blokiem zapunktował Bartek Koryciński, a piłka setowa to kopiuj w klej pierwszy set. Autowy atak kapitana Mosu. Po godzinie bardzo wyrównanej rywalizacji KKS prowadził 2-0. W trzecią partię gospodarze weszli z drzwiami. Przy zagrywkach Daniela Ostrowskiego, dwóch widowiskowych blokach i świetnej grze w obronie na otwarcie KKS prowadził 7-1. Mos został rozbity i już nie wrócił. Przewaga gospodarzy później urosła do ponad 10 punktów. Bardzo dobrze grali obaj ostrowscy. Punkty dokładał także blok, a serwisowy posłał Bartek Koryciński. Pierwszą piłkę meczową KKS miał przy wyniku 24-13. Ostatecznie po najdłuższej akcji meczu i kolejnym błędzie w ataku gości nasi siatkarze wygrali do 16. W niespełna półtorej godziny KKS Kozienice pokonał Mos 3-0. Pierwsza wygrana z tym rywalem na własnym parkiecie. Pierwszy w sezonie mecz w Kozienicach bez straconego seta. I co bardzo ważne, spotkanie, które pokazało, że siła KKS-u to nie tylko gracze pierwszej szóstki. W trzech setach rozstrzygnęły się także trzy inne spotkania 9 kolejki. Na wyjeździe wygrali faworyci. Metro pokonało SMS Spała, a Necko triumfowało w Międzyrzecu Podlaskim. Trójka, która będzie kolejnym rywalem KKS-u, przegrała czwarty mecz z rzędu. Zaskakujący wynik w Ostrołęce. Zamykający dotąd tabelę Wolej wygrał 3-0 z Polkaneksem Kobyłka. Niezwykle zacięty bój stoczyli siatkarze Lechi i Kampera.
Ostatecznie po tiebreaku wygrali goście z Wyszkowa. Mecz Sparty i Błonia zostanie rozegrany w środę. Liderem tabeli pozostaje niepokonane w rozgrywkach Metro Familii Warszawa. Punkt mniej ma na koncie Necko Augustów. KKS umocnił się na czwartej pozycji, 20 punktów. Na drugim końcu tabeli cztery zespoły z dorobkiem 6 oczek. To KS Błonie, Lechia, Wolej i SMS Spała. Przechodzimy do piłki nożnej w halowej odsłonie. Rozpoczęły się rozgrywki amatorskiej ligi. W 29. edycji walczy 11 drużyn. W poniedziałek 27 listopada wystartował nowy sezon amatorskiej halowej ligi piłki nożnej w Kozienicach. W 29. edycji rozgrywek organizowanych przez Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu bierze udział 11 zespołów. Potrwają one do 9 marca. Wtedy rozegrane zostaną półfinały i finały. Wszystkie kolejki zostały zaplanowane na poniedziałki. Oczywiście z wyłączeniem świąt Nowego Roku i ferii zimowych. W meczu otwarcia Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin grała z Wolnymi Strzelcami. Tu faworyta nie trudno było wskazać. Wojskowi to obrońcy tytułu i jedni z faworytów turnieju. Jednak w starciu z Wolnymi Strzelcami dość długo nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie bramkarza rywali. Mimo wyraźnej przewagi i kilku niezłych sytuacji, zespół prowadzony przez Marcina Sztobryna na bramkę pracował ponad 10 minut. Autorem pierwszego trafienia w rozgrywkach został Paweł Przybysz, a asystę zapisał na swoim koncie Bartosz Kochanowski. Po przerwie Lotnicy przyspieszyli. Już 10 sekund po wznowieniu gry na 2-0 trafił Marcin Sztobryn. Drugie 12 minut to bardzo jednostronne spotkanie. Obrońcy trofeum stwarzali sytuację. Ostrzeliwali bramkę wolnych strzelców, obijali słupki, ale żaden z lotników nie wpisał się już na listę strzelców. W 19 minucie wyręczył ich jeden z wolnych strzelców. Samobójcze trafienie ustaliło wynik meczu. Lotnicy z Dęblina rozpoczęli od zwycięstwa 3-0. W drugim spotkaniu na parkiecie oglądaliśmy starcie Państwowej Straży Pożarnej z Kajaku Steam. W tym wypadku na otwarcie wyniku nie trzeba było długo czekać. Po niespełna 2 minutach do siatki trafił Mateusz Pyrka. 1-0 dla strażaków. Później gra była dość wyrównana, ale trochę brakowało dogodnych sytuacji. Kolejny gol padł tuż przed przerwą. Strażacy tak jak dobrze weszli w mecz, tak samo zamknęli pierwsze 12 minut. Pyrka wyłożył piłkę, a Karol Grudzień zamknął akcję. W drugiej połowie gracze Kajakusa próbowali zdobyć bramkę kontaktową, lecz nie zdołali pokonać Pawła Krynickiego. Patent na gole mieli tylko strażacy. Najpierw dwukrotnie trafił Pyrka. Na 3-0 po podaniu Marka Warmiaka, a po asyście Dawida Głuszka miał na koncie hat-trick. Rozmiary porażki mógł zmniejszyć Mateusz Matysiak. Przymierzył z dystansu i świetną paradą popisał się Krynicki. Po chwili strażacy wyszli z szybką akcją, a Marcel Czubaj trafił na 5-0. Wynik meczu ustalił w ostatniej minucie Karol Grudzień. Straż Kajakus 6-0. Sporo bramek padło także w trzech kolejnych spotkaniach. Reprezentacja NA Wytwarzanie pokonała Inotm Platinum 3-1. Fallout wygrali z Nefrytem 4-1, a Uśmiech nad Pilicą po zaciętym meczu pokonał Concrete Team 4-3. Pauzowali Old Boys Kozienice. Pierwszym liderem została Państwowa Straż Pożarna. Lepszym bilansem bramek wyprzedza Fallout, Dęblin, NE i Uśmiech nad Pilicą. Druga seria spotkań w poniedziałek 4 grudnia. W pierwszym meczu Concrete Team zmierzy się z Lotnikami. Później Nefryt zagra z Uśmiechem nad Pilicą. Następnie spotkanie NA Wytwarzanie z Fallout. Kolejną parę tworzą Kajakus i Inotm Platinum. A w ostatnim meczu Oldboye zmierzą się ze Strażakami. Pauzują Wolni Strzelcy. Na trybuny hali sportowej zapraszamy od godziny 18.30. Teraz pływanie. 5 medali, 8 rekordów życiowych i 7 miejsc w czołowej dziesiątce. Tak w liczbach wygląda start zawodników Delfina Kozienice w zawodach z cyklu od młodzika do olimpijczyka. 25 listopada w Lublinie odbyły się drugie eliminacje ogólnopolskich zawodów pływackich dla dzieci z cyklu od młodzika do olimpijczyka. W gronie około 860 pływaków z 67 klubów Sportowy Klub Pływacki Delfin reprezentowało 13 zawodniczek i zawodników. Medalistkami zawodów zostały Basia Balcerzak, złoto i rekord życiowy na 100 metrów stylem dowolnym oraz pierwsze miejsce na 200 metrów stylem zmiennym. Julia Sowińska wygrała rywalizację na 100 metrów stylem klasycznym, poprawiając przy tym rekord życiowy.
Dwa brązowe medale zdobyła Maja Wosiłek. Na 100 metrów stylami dowolnym i grzbietowym także poprawiła swoje najlepsze czasy. W pierwszej dziesiątce znaleźli się również Zuzia Hołuń, Jan Bartosiewicz, Wiktoria Kłos oraz dwukrotnie Wojtek Kwieciński i Julia Sowińska. W statystyce medalowej Delfin uplasował się na 7. miejscu. Kolejne zawody z tego cyklu 16 grudnia w Warszawie. Życzymy równie dobrego startu. Na koniec tenis stołowy. 5 spotkań i 4 zwycięstwa. To bilans ostatnich gier zawodników KTS-u Kozienice. Drugoligowcy pokonali na wyjeździe Spójnię Warszawa 8-2 i umocnili się na 2. miejscu. W trzeciej lidze KTS przegrał w Nadarzynie z liderem tabeli 2-8. Dwa spotkania rozegrał w niedzielę trzeci zespół. Najpierw pokonał Stołeczną Akademię 8-3, a następnie wygrał z WKS-em Sochaczew 8-5. Drugie w sezonie zwycięstwo odnieśli młodzi wychowankowie kozienickiego klubu. W 6. lidze pokonali u siebie zespół z Ząbek 8-2. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, co przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu, do następnego spotkania.